Witamy w Facecie 24. Poprzedni odcinek niektórzy z was porównywali do latającego cyrku Monty Pythona. Aby udowodnić absurd tych zarzutów, dziś zaczniemy z zupełnie innej beczki. Rozpoczynamy F-Factor, wyjątkowe geniusz show, którego zwycięzca poprowadzi Facecję TV w duecie z Adamem Mickiewiczem. Uczestników oceniać będzie jury w składzie. Awangardowo-popowy Andy Warhol, uosobienie narcyzmu Narcyz oraz intrygująca jak zawsze Madame Pompadour. Zaczynamy. Janko, skąd do nas przyjechałeś i jaka jest twoja pasja? Przyjechałem z Lipska, a moja pasja to pasja według świętego Mateusza. Dlaczego według Mateusza, a nie według ciebie? Kochany, no w show biznesie to trzeba znaleźć własny głos. Scena jest twoja, Johnny. Powal nas na kolana. Starczy, kolego, nie rzępol. Posłuchaj, pewien wielki człowiek powiedział, że każdy będzie miał swoje 15 minut sławy. No i wiesz co? Ty ich nie będziesz miał, Janeczku. Dla mnie jesteś sitodrukiem, sitodruku z sitodruku. Wielkie no! Moim zdaniem w ogóle nie rokokujesz. A tę perukę to chyba pod gilotyną znalazłeś. Tej twojej muzy to nawet echo by nie zszerowało. A ty jakie masz skilli, Vincent? Ja przyniosłem swoje obrazy! Od obrażania to my tu jesteśmy. Pokaż nam swój geniusz, a nie jakieś paciaje. Słuchaj, Vince, nie czuję tego. Dla mnie to jest odcinanie kuponów od ładnej buźki. Tu jest fabryka talentów, a nie warsztaty z martwej natury. Dla mnie to samobójstwo wizerunkowe. Spadasz. To to! Last call, pan Beethoven proszony na scenę. Powtarzam, pan Beethoven proszony na scenę. Hejka, siema ludzie, jak się bawicie? Wszystkie rączki w górę. Słuchajcie, mam dla was fenomenalną historię. Wczoraj wieczorem wydawało mi się, że zrozumiałem istotę odbytu, ale rano okazało się, że można ją o kant dupy potłuc. Kant dupy. A wiecie, jaka jest istota Poznania? Ja nie wiem, bo jestem z Gdańska. A słyszeliście, że Arystoteles założył zespół? Dostali platonową płytę! Sorry, Artek, że nawet na ciebie nie spojrzę, ale ja naprawdę mam na kogo patrzeć. Patrzę na swoje odbicie i wiesz co widzę? Widzę świetnie zbudowany wizerunek. Widzę Hermesa z setkami wiadomości od najpiękniejszych nimf w lesie. Człowieku, ty marzysz o Nikę, a Nikę marzy o mnie. A teraz odpowiedz sobie na dwa pytania. Pierwsze. Kiedy pójdziesz do pieprzonej kwiaciarni, kupisz Schopenhauera czy Narcyza? Drugie. Czy ja jestem na tak, czy na nie? O, siema panowie! Jaki jest ulubiony wykonawca Engelsa? Marki Marx! Kolejny uczestnik niestety nie będzie mógł do nas dziś dotrzeć, ale przywitajmy ciepło nagranie, które nam przysłał. Od samego początku było ciężko. Nie mogę powiedzieć, żeby rodzice mnie kochali. Pamiętam głównie ciemność i w tej ciemności nie było się z kim pobawić, więc robiłem sobie takie małe figurki z kamyków. Rozstawiałem te figurki i się nimi bawiłem. I to byli moi rodzice i mnie kochali, i inne kamyki to byli moi koledzy z podwórka, którzy mnie lubią, a jeden kamyk to była taka miła dziewczyna i ona mnie pokochała, została moją żoną. Tylko ten kamyk potem zgubiłem w ciemności i nie mogłem go znaleźć. Zwycięzcą F-Factor zostaje Minotaur! Nagrodę 309 ufundowała Agencja Ofiarek Minos Labs. Kiedy rzymska tradycja spotyka nowoczesny włoski design, rodzi się luksus bez kompromisów. Moc 8 ludzi. Aktywne zawieszenie. Pożywotnia gwarancja beatyfikacji.
Lamborghini A6. Luksus, na który nie zasłużyłeś. Tylko teraz odpustowa wyprzedaż limitowanej serii Lectric z klimatyzowanym wnętrzem i pakietem opatrznościowym. Utoniesz w marzeniach o wielokulturowym Nowym Jorku. Utoniesz w rozrywkach pakietu PUR. Utoniesz w trakcie ceremonii dostania Oscara. Utoniesz pod pokładem Titanic One Way Tours. Titanic One Way Tours. Góra lodowa możliwości. Panowie, witam w studiu Facecje plus Sport w przerwie 10-letniego szlagieru, który rozpalił całą Europę. Wielki rewanż za wieki uciśnienia, oczywiście derby Paryża. AS Monarchia kontra FC Rewolucja 1789. Zanim poprosimy naszego gościa o syntezę pierwszej połowy spotkania, posłuchajmy zawodników obu drużyn. Tak jak mówię, to typowy mecz walki, nie można odstawiać głowy. Jestem zadowolony z ilości ściętych przeciwników, ale liczy się przede wszystkim wolność, równość i braterstwo drużyny. No ja nie wiem, czy gramy źle, czy nie. No na pewno zlekceważyliśmy przeciwnika na początek. I też no szybko stracona Bastylia, wiadomo, ustawiła tutaj spotkanie. Natomiast też no nie chcę o sądach się wypowiadać, ale to wiadomo, że każdy widzi, że rywale nas koszą równo z brukiem i po prostu my musimy w szatni musimy się uspokoić i tutaj ogarnąć to trochę. Młodzi zawodnicy potracili głowę, a my musimy grać swoje, no po prostu trzeba grać swoje. Co można powiedzieć o tej pierwszej połowie spotkania? Jakieś rady dla królewskich, którzy nie przeżywają łatwych chwil, a nawet można powiedzieć, że w ogóle nie przeżywają. Zgodzicie się, że przede wszystkim zabrakło im dyscypliny taktycznej? Jesteśmy świadkami bardzo jednostronnego spektaklu. Widać, że zawodnicy z Parc des Princes się męczą. Daje o sobie znać kiepska kondycja dworu. Pytanie, czy pomimo osłabienia, bo przecież połowa z nich siedzi na ławce oskarżonych, królewskich będzie stać na reakcję. Panowie, a ciekaw jestem, co myślicie o grze stanu trzeciego. Czy możemy już mówić o rewolucji taktycznej w wykonaniu The Citizens? Duch dziejów jest ich 12 zawodnikiem. Grają terror totalny. Może nie najprzyjemniejszy dla oka, ale do zmiany ustroju skuteczny. Jeśli tylko uporządkują chaos, następne stulecia mogą należeć do nich. Zwłaszcza jeśli potwierdzą się plotki o transferze Napoleona Bonaparte. Tatku, ale o tym porozmawiamy już po ostatnim ścięciu, ponieważ zawodnicy właśnie wracają na plac gry. Nie odwracajcie wzroku od ekranu. I to już wszystko w tym wydaniu Facecje TV. Każdemu, kto chciałby nas skrytykować, a jednocześnie zaimponować koledze z ławki, radzę: nie pisz po prostu suche, bądź krytykantem premium. Napisz: wpłynęliście na suchego przestwór oceanu. Obyceście mi moje kamyki. Jedźmy! Nikt nie woła! Hej, a wiecie, co przywiozłem służącej z objazdówki po Grecji? Tales z Minetu! Nie, serio, to syfilis. Piekło do inni. Nie no, co mi, że nie podajemy, to nie jest, że nie podajemy, tylko jak mi kurwa cały czas peruka spada, no nie wiem jak ja mam to grać, też oni się nie wystawiają w ogóle, nie, przepraszam też. Ale czy ktoś mógłby zapalić światło?